Dla nas to ogromne wyróżnienie, dowód tego, że Opole może być miejscem takich konferencji. Jak już się one odbywają, to chęcią wracają. Pamiętajmy, to najważniejsza konferencja kardiologiczna w Polsce. Dlatego są to też wyrazy uznania dla całego opolskiego środowiska kardiologicznego, które po prostu ma siłę, ma moc. Czas na Opole, po prostu mówiąc w ten sposób. Cieszy mnie to, że Opole jest tak dobrze odbierane i opolscy kardiolodzy. Trzymam kciuki za oczywiście dobre obrady i za efekty, które tutaj wydyskutowane pewnie trafią w najbliższych latach, żartobliwie powiem, na stoły operacyjne, ale bardzo się cieszę, że rzeczywiście Opole jest tak wyróżnione, a te wydarzenia, które w ostatnich latach się dokonywały, choćby stworzenie Wydziału Medycznego, już pierwszy rocznik absolwentów, potwierdza skuteczności też naszej miejskiej strategii na to, żeby jako stolica polskiej piosenki być również ważnym ośrodkiem akademickim, również w zakresie nauk medycznych. Cieszę się bardzo, że do tego leku przystąpiła grupa chyba 75 albo 6 studentów 5-6 roku. Znakomitym wynikiem zakończyła się dla nich ten pierwszy egzamin, który mają za sobą. A to świadczy, że dobrze kształcimy lekarzy. Nie mam wątpliwości, że ta decyzja podjęta przed 6 laty to był przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Dzisiaj sprawdziliśmy się jako środek akademicki, który kształci lekarzy. Myślę, że dobrze kształci lekarzy. Kolejne lata pokażą kolejny progres w tym procesie dydaktycznym. Zresztą znakomicie prezentuje się medycyna jako dyscyplina naukowa w wynikach ewaluacji z lata 2017-2021. To jest też bardzo ważne, że to był dla nas właśnie taki pierwszy egzamin oceny potencjału naukowego Wydziału Lekarskiego Instytutu Nauk Medycznych. On wypadł bardzo, bardzo pozytywnie, z czego się ogromnie cieszę. Ta liczba 1000 studentów, którą osiągniemy za 2 lata, wypełnia nasze możliwości lokalowe, ale też kadrowe naszego Wydziału Lekarskiego i szpitala, którym my dysponujemy. Myślę, że to jest to, co osiągnęliśmy na tym etapie i na tym powinniśmy zaprzestać. Strasznie się cieszymy, że możemy po raz drugi już z rzędu gościć kardiologów z całej Polski, nie tylko kardiologów w Opolu. To już jest 86. konferencja, 2 razy z rzędu, super. My rozmawiamy w tym roku, tak jak poprzednim, o najnowszych wytycznych. Teraz te wytyczne są bardzo interesujące, dlatego że są to wytyczne, które dotykają nie tylko problemów kardiologicznych. To są multidyscyplinarne wytyczne, które mówią o tym, jak najlepiej postępować z pacjentami, którzy jednocześnie na przykład mają problem onkologiczny, tak, albo jakiś problem z zabiegiem chirurgicznym, a jednocześnie mają problem kardiologiczny. Uczymy się cały czas, wytyczne powstają co roku są nowe i tak jak pacjenci oczekują od nas najnowszych, najnowocześniejszych metod leczenia, my rok w rok musimy się uczyć i robimy to tutaj w Opolu na wiosennej konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wytyczne nie pokazują takiego jednego spektakularnego zabiegu, procedury, którą wdrożymy na przyszłość, ale one podkreślają bardzo istotną rzecz, którą mamy w dzisiejszej medycynie. Współpracę specjalistów różnych dziedzin. Ta współpraca, która jest potrzebna, jest konieczna, która cały czas była, ale teraz będzie jeszcze bardziej ścisła i bardziej przynosząca korzyści naszym pacjentom. Opole jest coraz mocniejsze. Opole zawsze miało bardzo silną kardiologię. Jako jedni z pierwszych w kraju prowadziliśmy 24-godzinny dyżur leczenia inwazyjnego zawału serca. Teraz praktycznie oferujemy wszystkie możliwości dla naszych pacjentów kardiologicznych i tym bardziej cieszymy się, że minister zapowiedział, że już w przyszłym roku w całej Polsce ruszy sieć kardiologiczna, tak samo w naszym województwie, co między innymi wiąże się z tym, że zniesione zostaną limity chociażby na nowoczesne zabiegi przezskórne leczenia zastawek serca i to jest bardzo pozytywna wiadomość.